No a co, no ta opona, no to co, no do spalenia się nadaje. Patrzcie, już tutaj ściera mi się guma. Dzień jak co dzień. Dzień bez gumy, dzień stracony. Właśnie przejechał przed chwilą tutaj gość na fajnym Simsoniku, eleganckim takim, kurde, świeżyneczka. Ale nie wiem, czy nawróci, czy pojedzie tą polną drogą. Jedzie, nawrócił. Może pokażę sprzęta. Co to za silnik jest? Tutaj? No. 350. O kur. Ale ten Simson jest piękny. No. Właśnie ten, trzebałem przy tym. Przy kraniku, bo coś mi za mało rezerwy, a to się okazuje, że kranik jest wspólny dla MZ-ki i dla Simsona. O, no bo to... Tam jest inny kształt i inaczej się kształtuje rezerwa. Aha, tu w mniejszym tym, typu banan, nie? To on ma tylko tyle rezerwy. A. Tam jest raptem 400 gram. O, no to paliwa. Malutko. No gdzie ja dojadę? Do żadnej stacji. No. Wiele razy pchałem. Aha, I mówię, coś trzeba z tym zrobić. I zauważyłem, że dopiero część czynna tej rureczki, która bierze paliwo na normalnie, a potem jest rezerwa, to jest taka część nieczynna. Przewierciłem dziurkę i zasysa, wszystko zbiega do końca. I zyskałem na tym 700 gram. O. No 750 to litr no. Jest ponad. To już jest jeszcze raz tyle, prawda? No. Także, że no troszkę więcej tego. Nie mogłem dojść do tego. Ale to jest jak nówka, nie? No jest po remoncie, jest 32 lata. No. Ja pierdolę, nie? To nie wygląda na tyle. Nie, no gdzie? No przecież po tych felgach. Ale robię nawet tak, że jak coś tego, to jest, techniczne wsparcie jest, jak coś się dzieje, żadnych kurwa z odzysków, tylko wszystko nowe. Mm-hmm. Rurka mi się nie podobała, bo tam troszkę przepaliło, nowa. Osłona, kurde, tam troszkę była zgięta, nowa. No. Z tej miłości do dawnej, niezrealizowanej jeszcze za dzieciaka, to ja się za nimi oglądałem, ale mi nigdy stać nie było na niego. No mnie też nigdy, ja rometa miałem. Drogie one były, na nasze warunki to były drogie, nie? I tam tylko sprowadzali ci, co pracowali tam z NRD. No nie było w sprzedaży, nie? No. Ale a ten potem... to jest taka wersja, taka enduro bardziej, tak, nie? Tak, tylko że opony nie ma szosowe. Mhm. No bo to musiałby też jest mieć, enduro. No, musiałby mieć kostkę, nie? Taką, no, coś no, takiego. No. Ale 300 w silniku? 350. No, przepraszam, że pomniejszyłem. No muszę, aż mu się przyjrzeć. 50 koni. Ile? 50. Ja pierdolę. No zaraz przejadę się, to pan zobaczy. W motocyklu to jest kurna beta. Co to za silnik? Włoski. Włoski. Beta faktory. Ale jakie ten zawieszenie, kurna, to jakiś ten, z regulacją, nie, tam? Tak, bo to jest typowo taki po rowach, po górach. Wysoko właśnie, dlatego wszystko jest ten. Tak, tutaj. No. Zaraz pokażę, jak to zawieszenie pracuje. O, no, tak nie pokażę, ale tu przód pokażę. Już moment. To kurde, nurkuje, nie? No. O właśnie. No pięknie. Jak ja bym to on by trochę zyskał też, nie? Jakbym kostkę kupił ten. Powiem tak. Kostka będzie się szybciej ścierać. To jest frak. Raz. A ja nie jeżdżę po terenie. To nie. Dwa, niewygodnie. Słychać. Bo będzie. Czuć będzie. Pyrka. Tak, będzie na asfalcie. Aha, tu tył pokażę jeszcze. Nie? Jak powolutku te. To jest właśnie gaszenie tych. No. Ja pierdolę, ale to jest maszyna. A tutaj, jakie to siedzonko, jakie to... A to specjalnie jak... wyprofilowane, bo na jednym ale to kole. Jak stringi, kurwa, wrzyć się wrzyna. No, nie no, musi takie być, bo żebym nie zjeżdżał, bo ja na jednym kole tu jeżdżę, zaraz pokażę. O, ja pierdolę, no. To ja jeszcze tego nie opanowałem. Ale generalnie szkoda tego motocykla na jedno koło, od ale jeżdżą. Od starego kolejarza dostałem torebkę konduktorską,
i mówię, ty daj mi ją, poleżała mu pod biurkiem, pleśniała. Aha. To robiłem tutaj te nie? Uchwyty. No i taka torebka, że tu mogę coś tam sobie, no. A w tej chwili to kawałek, troszkę paliwka wiozę. Aha, jakby, aha. Bo jeszcze... O, i trytka. I trytka w razie coś, nie? Tu trytka też dodatkowe, musi być. No. One się nazywają S51? Tak, S51. No, enduro. Przy czym wapę, on nie ma tego. Włoski ma ten no, o Jezu, jak on się nazywał? Nie Beretta. Jaki ma pan zapłon? Też włoski. Ja mam wtrysk. Ale tu nie ma zapłonu? Czy to jest pompa wtryskowa? Pompa i ona reguluje. No, a, no to tak. A to ten zegarek jest oryginalny? Nie, to takie do aha, tego można sprzedawali, było, można aha, było kupić, no. Do tego? No, to jest specjalny na kierownicę. No, Mistrzuniu, na tym, na AliExpress. Aha. Chińczyki to i robią. Jak to pasuje, nie? No, fajne. I to była pierwsza maszynka. A tutaj ten kranik, jaka rewela. No to właśnie to o nim mówię, nie? Pozdrawiam Czesława od razu, mam takiego kumpla Czesława. Ale niech pan zobaczy, jak to chodzi. Słyszy pan? No, słyszę pstryk. Rezerwa. No weź pan przejść. To wszystko, no. Kurwa, tu po niemieckie to jest. Ja cię nie no, widzę. Odstojniczek, ładnie wszystko widać, jak no, się zbierze widać, coś. No. No. I ta rurka, która wchodzi tu do środka, ona była, część była nieczynna. Tak, siatka dopiero zaczynała, która zbierała paliwo, zaczynała się wyżej. Aha. A zatem ta część, mi tu zostawało paliwa i się kończyła rezerwa. No. A i teraz... to było malutko. A teraz tam tego dorobiłem, takie siateczkę taką przykleiłem na otworek, to z tego pozyskaną i ten. I teraz schodzi mi prawie, że do samego końca. Nie. Oczywiście, żeby tych syfów nie zasiaskało, nie? No. I kurde, raz mówią tak, na zimę to raczej trzymaj pełny zbiornik. Pełny zbiornik, nie? No. Ale no. Co? I ja przegiąłem. Paliwa prawie pod korek i teraz się w garażu temperatura zmieniła. No. I on żygnął paliwem. Kurwa, patrzę, a tu mi spuchł ten lakier. Aha. Od razu go, kurde, nożykiem dookoła obciąłem i zaraz do malarza, nie? Żeby aha, to, kurwa, opanował, nie? No. Mówi, dobrze, żeś zrobił, bo by ci cały ten zgni. Bo paliwo już pęszyło pod farbą, nie? Aha. I oryginalnie jak go tego, to on był czerwony, oryginalny, a tu teraz biała perła jest, no, trochę widać, jest różnica, pan zobaczy, między ta perełka, a ta perełka, nie? No jest. Ta jest pełniejsza, to widać, tak, że jest perła, nie? Tak. No tak troszeczkę, no próbował. A tutaj te, no, pasażera jakie, a to amory jakie. I tu kurwa też regulacja na dwóch, na trzech, no. na jeszcze na dziecioka. No pierwszy raz mogłem się przyjrzeć. Jeszcze nie jechałem takim nigdy w życiu. Fajny. Rometa miałem. I tu, w rejestracji mam jako 50, ale tu wpierdoliłem, dałem ten, jak go pokupnie do remontu, żeby przejrzał mechanik taki w Babiaku jest. Babiak to jest tam na południe, jak jest linia ta tu kolejowa, co idzie. Tu przecina tutaj gdzieś, tak. Zaraz nie jestem. Tak. To ona leci tak, Piotrków Kujawski, Babiak, Zaryń, Lipie Góry i tak dalej. No to w Babiaku jest hurtownia z częściami i on mówi, panie, i tak z nim wlazłem w ten, ja mam swojego mechanika, ale go pan, kurwa, nie zrób nigdy w chuja. Bo lekkie coś tamtego, to od razu zrywa ten, nie będzie robił, ale on mi go przejrzał. Kurwa, jak ja go odpaliłem, kultura pracy się zmieniła. Mówi, panie, on tu taki... No słyszę właśnie, jak pan jechał, że to kurczę cyka, nie? No, a wie pan co zrobił facet? Chciał dobrze, ale nie wiedział. Kupił cylinder, bo są cylindry dwukanałowe i czterokanałowe. A jak się czterokanałowy, to trzeba rozwiercić trochę karter. Większą nieco dziurę zrobić. To trzeba na maszyny dać i on tego nie zrobił. Czyli te cztery kanały były do połowy przytłumione tym wąskim otworem. Aha. I nie pracował. Gaz mi, kurwa. Jak się rozgrzał, to potem ciężko było go zapalić. No były problemy. I on to wszystko opanował, panie. Dałem, wróciłem z instalacją, tak jak Simpson miał, bo jakiś kombinował przejściówki, te złączki, szybko złączki jakieś tu takie tam. No. Mówi, no. Tak jak Simpson ma, panu go uszykowałem. Jak ja go odpaliłem, kurwa, myślałem, że mi spod dupy pojedzie.
A to jest tylko 3,5 konia on ma, no, nie? No. Ale na pierwszym biegu ma ale dość duże przełożenie. No jest i... leciutki. Nie no, coś pięknego. W takim stanie. Ja już dawno nie widziałem takiego. Jeszcze były te enduro z obrotomierzem. Ale tu akurat trzeba by było kapę zmienić, nie? Kapa ma tu wtedy z tej strony wyjście, coś podobnie jak do tego, do licznika. O. Tu do licznika jest to, nie? Tak. Tu jest takie wyjście. I drugie wyjście było z tamtej strony do... Do obrotomierza. Do obrotomierza, ale no kurwa nie, ja nie chciałem tego otworzyć. Dobra, to przyjadę, pokażę. No właśnie. Ale słyszał pan wczoraj tego, co dopadli? No. Ale też im tam... Ale jak go... No nie mógł uciec. Przecież takim czymś to kurwa... Nawet w ciemną ulicę i już go nie ma, nie? No ale niedobrze zrobił, że przez te światła i po chodniku... Tak, nie, no pogwałcił wszystko, nie? No, można, no ale wiadomo... Ja się z nim trochę to solidaryzowałem, ale jak powiedzieli, co on tam robił, to... Światła, mówię, chodnik, no. To nie trzeba zgodnie, bo jednak inni użytkownicy też oczekują ode mnie, nie, że ja się będę jakoś... Bo ja mogę sobie tu przyjechać, albo no... Jadę przez miasto i tam na chwilę coś tam, ale wiadomo, nie ma samochodów, nie ma tego, nikt nie widzi, mogę, nie? Ale tak jak jeszcze w grupie i to... No... I to jest 4 osób, nie? 4 osób, tak. No, tak. To jest inna kultura pracy, jak tego się odpali, to pram, pam, 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 pram, ale ja mam też busuwa, Dragstera mam i tam Jetta, skuter. To taki coś jak ta... Sportowy. Jak osa, czy nie? Nie. Nie, to jest... Ma pan gdzieś zdjęcie? Nie. No gdzieś tam mam. Pokażę. Mi się te podobają, te włoskie te. No to jest włoski. To jest włoski. Nie, ale chodzi mi o te takie... O Jezus Maria, włoska marka. Wespa. Wespa. Osa, no, nie? Osa, no, tak. No. Nasza osa. Ja szukam. To też takie fajne, takie kurde nawiązanie do tych lat 50, nie? Mam. Ach, takie coś. No. O. O, w takim fioleciku, nie? Niebieski taki. No, taki mocno... No i sportowy. Mhm. I to 135 leci. No proszę. No tu, to słabo. Na zlocie, nie? Będzie pan w Inowrocławiu? A kiedy? W przyszłą sobotę, nie? Tam, no to w przyszłą podjechać. Na 12 na Montfach zbiórka. No, i jest parada. To się spotkamy. Ja biorę Dragstera wtedy. I Talgetta. No naprawdę, to zobaczy pan go z bliska, dam się golnąć nawet. Tylko trzeba uważać, bo to szybkie jest. No. I ile on ma pojemność? 180. Silnik? No. No to taki ten, to pociąg. A też to, ma... To jest słabiutkie, bo to... No, ale ma też 23 lata, nie? No. Ale ten to mnie pan zaskoczył. 300... 50. A ja mam prośbę, jakby pan tutaj zjechał tak jak ja, żebym miał gdzie przejechać. Dobra. Tak. A ja tutaj codziennie przyjeżdżam i codziennie trenuję. No i to zawsze ten, satysfakcja trochę gdzieś tam w teren, to gdzie pan jedzie. Jak pan konserwuje łańcuch? Smaruję go tylko. Ale to jakimś aerozolem czy... Znaczy ja... Wie pan co, stara szkoła co mówiła na temat łańcuchów? Ja jeszcze jak miałem jeszcze Rometa. Ja też miałem. Silnik 0,23 chyba on się tak nazywał. Z kwadratową, podobnie do Sonata. Tak, też, no. Trzybiegowego miałem. No, trzybiegowy. I ten, to ta stara szkoła mówiła, że łańcuch dobrze jest wygotować w mieszaninie mydła, łoju wołowego. To stara szkoła jest, tak, no. Tak, i trochę EUT4-3 do tego. To stara szkoła. Taka, to powstaje potem takim, że paznokciem to się łuszczy, nie? Jak taka walwolina, jak do konserwacji wewnętrznych tych. Wosk, on zastyga, wtedy nie łapie piachu, nie łapie tego, bo smarem, jak my to on od razu... No ja właśnie, ja smaruję nowabajkiem i się robi taka powłoka, widzi pan? A, no właśnie, no. Widzi pan? Bo coś tu widać właśnie. Tak, to jest taka... O, właśnie. To jest to. I to ani nie chlapie, ani mi nie przylega, ani piachu nie łapie.
sklepie. Czyli są gotowe już te smary. Przepis, to samemu trzeba kiedyś. A to, to kiedyś, jak nie było tego wszystkiego, co jest teraz, tak, nie? I to był przepis, żeby zrobić taką, to zastygało i nie przyjmowało żadnych pijaków. Tak, tak. Zasklepiało wszystkie te nie? Że tak, nie brało wody. Tak, no, ale to mówię, to samo już można kupić. Dobra, za 30 zł można kupić. Pracuje. Dobra. O, jakie wysokie. No jest. Ta zębatka, ona nie jest zakryta? Nie. Nie ma możliwości, że coś tam się wkręci? No raczej nie. Nie było. Nie. Motocykle są wszędzie, tak jak mówi tutaj kolega. Nie ma to jak spotkać się z takim zapalonym miłośnikiem motoryzacji motocykli. Widza, to mi lepiej idzie. Jak to się balansuje? To gazem? Żeby, no, gazem, hamulcem i hamulcem jednocześnie. A antylnym, no. Aha, i to wszystko jest w równowadze, tak? Tak, tak, tak. Jak chce pan opuścić, to hamulec. Hamulec albo gaz albo odpuszczam, gazu. Albo mniej gaz odpuszczam. No. Czyli ja u góry po prostu dodaję, odejmuję, dodaję, aha, odejmuję. I wtedy on tam jest w takim balansie. Tak, tak, no, tak, ale tak. Ale to kurwa, to już jest ten, nie wiem, odważył. A ktoś musi jeździć na tym kole, nie? No, tak. Nie tylko w telewizji. Było takie prawie, że dwa razy takie, nie? Tak. Ale też to jest, kurde, to zamiata ten. Grunt to idzie jak, nie? Tak, jak nowa opona taka, to wszystko rwie, nie? Ja nawet tutaj tej opony to nie mogę spalić, bo chciałem spalić, ale nie mogę. Bo motocykl jedzie, nawet jak na duszę hamulec, nie? No. Musiał tu piachu podsypać. Tak, jakby tu troszkę... Żużel, o! Nie? Albo żużel, no. Żużel, tudzież jakaś taki szutrowa droga. No. Hamulce też chyba, tarczki to się ładnie... Tak, no to jest tutaj... Ale też te amortyzatory pracują. Nie, no to jest taki wyczynowo-terenowy, nie? No to musi typowo być. Typowo to musi być to. To już jest taki pod zawody, nie? No. Ja pierdolę. No, ale starą Hondę też mam, ścigacza też jeżdżę. No mnie się udało tego, to kurde, myślałem, że Pana Boga za nogi, a tu teraz tak świat poszedł do przodu, że kurde, to technicznie to jest... Ale no, nowego by Pan nic lepszego nie kupił. No na pewno. No. Nie ma takiej opcji. Już ich nie robią, ale wie Pan co, gdzieś w Kaliszu słyszałem, że firma próbuje z tych właśnie z części, które krążą, Węgry dużo produkują części zamiennej. A. No na i Simpsona przejęła stara firma niemiecka MZA, tak się nazywa ona. Aha. Nie wiem, co ten skrót oznacza, ale oni jakby mają tą do Simpsona prawo, nie do tego. Wykupili patent pewnie. Bo to byli bracia Simpsonowie. Aha, oni aha. To ten. Potem IFA to przejęła, nie? I IFA, to zresztą tutaj mają ten jeszcze to. IFA, no. Te robury stare, takie ciężarówki, półciężarówki, takie coś. Pan pamięta te samochody? Pamiętam. Robur, no. No to właśnie z IFY były.
I to jakby była korporacja razem z tym. A teraz tutaj ten zbiorniczek, to co on jest? Z powietrzem? Ten? No. To jest... jakby to powiedzieć? Jakiś zasobnik? Nie. To jest ciśnieniowy. I tu jest regulacja, nie? I mogę sobie po prostu ten amor cały regulować, nie? Aha. Jak zmienię, to będzie na przykład... Siada bardziej, nie? Będzie szybciej szedł do góry, nie? Aha, w ten sposób. Każdy pod siebie to ustawia. Mhm. Ale ładny ten silniczek. Spawana rurka. Tutaj tego, ale już chromów nie robią, bo kiedyś to tylko na chromach to, czemu ona taka czarna się robi? Co to jest? To jest wypalony już chrom, nie? Wypalony, tak, wypalony, tak. Bo to kurde, to on tu dostał czadu trochę, nie? Tak. Wiadomo, nie zawsze tak dobrze jeździłem jak teraz, to musiałem więcej gazu mu dawać, no, nie? Chodzi, no, i on to odczuwał. Tak. A jak tu z chłodzeniem? Chłodnica jest i wentylator. A gdzie ta? Aha, tu jest. Tu jest. I z jednej i z drugiej strony. I chodzi wentylator. Tak, dach do jakiejś tam temperatury. No, to się włącza, go nawet nie słychać, nie? Mhm. No i silikonowe węże i tutaj termostat mam ściągnięty, czyli jest cała przepustowość, nie? Mhm. A tutaj ta zaślepka czemu? No to jest właśnie... Do uzupełniania płynu. Nie, do uzupełniania to jest tu normalnie wlew. Aha, nie? Wlew. No. A to jest po prostu, no... Była rurka do termostatu. Aha. I z tego termostatu szło takim wąskim. I to jest za wąskie. No. Ja to ominąłem. I idzie po prostu już grubymi wężami. Aha. Jest chłodzenie takie już w fest. No, w fest. I to bardzo dobrze, nie? No. Silnik nie przegrzeje No, albo on właśnie, no... no co to? Jeden gar, no to... No. To przegrzewa się szybko, nie? I ile tu gar jest? Średnica? 350. 350 pojemność skokowa. Tak. Bo to potem się przekłada. U mnie 49, to ma niunie takie. A jaki jest ten, to nie wiem jaki jest. I wie pan co, i teraz jak on mi to zmienił, to dziwny pierścień. I pierścienie na pewno pan oglądał, nie? To one. Jak przekroimy pierścień, to jest kwadracik. A ten jest blaszka. Dwie blaszki ma. Mhm. I tylko to jako pierścień chodzi. Tu w tym? Dziwnie, nie? No. Bo w tych dezametowskich silnikach, tych naszych, nie? Tych w Rometach, no. To tam był o przekroju kwadratu. Tak. I taki twardy, czarny pierścień się wkładało. Pamięta pan? Na tłoczek. Najwięcej to robiłem... A tutaj robiłem... jest blaszka. Cieniutkie nacięcie dookoła. I wchodzi blaszka. I ta blaszka chodzi po tym, po cylindrze. To nie. Dziwne. Tego nie widziałem. Ja się spodziewałem, Ja to najwięcej magneta naprawiałem i ten klinik, co ciągle się zrywał. O, to właśnie. To. I linki naprawiałem. To był słaby punkt. I słaby punkt to, co było w tamtych starych silnikach, ten zapłon na przerywaczu. Kurwa, stale, regulacja. Tam trzeba było szczelinkę szykować. Styki się szybko wyrabiały, wypalały się. Coś pamiętam, A tutaj jest, no kurde, zapomniałem. Ten wapę to jest niemiecki ten. Ale to kurwa kosztuje na rynku niemieckim, kurde, drogie jak nie wiem. I odpowiednik jest włoski. No zapomniałem jak się to nazywa, kurde. To... Beretta, nie, jakieś coś. Beretta jest, ale to coś, jest... Coś, nie, to jest chyba... To jest motocykl chyba, nie taki? Beretta, no. No. Ale to kurde zapomniałem. Malossi? Nie, jeszcze, no niech pan szuka. No wyleciała mi nazwa. O, i przy dwusuwach to jest ciekawe, widzi pan, moczy się rura. No, tam u mnie zawsze też. Jakaś część paliwa idzie w rurę. Tak. No, bo to jest... Mówią, że przy silniku tym dwusuwowym jest wiele do zrobienia. Jeszcze można go poprawiać. Już tutaj to się skończyły możliwości techniczne. No też dlatego ja... No można go dozbrajać też... jedynie, tak, nie? Tak, też dlatego w tym moim to ciągle coś tam mogę zmieniać, no, nie? No właśnie. No. I moc, i mogę zrobić, że... To czyli jechał... którego jest ten zlot? Następna sobota, nie tak. Czyli to jest chyba pierwszy. Pierwszy już. O 12 na wątwach. Tam z tyłu jak jest... Aha, na, od fabryczną, tam fabryczną i... Tak, i jakoś się nazywa ta ulica. Tam jest jedna, jest fabryczna, a to zaraz panu powiem. Wszystko mam na telefonie. Warto by było się spotkać, tam dużo będzie.
już można pojechać się tam też zaprezentować. No pewnie. Nawet taka satysfakcja jest jak trochę gapiów, nie? Trochę tego. O, Simpsonek! O, taki ćmaki, nie? No. Coś jest? To się nazywa... Mątwy? Mątwy, ale tu miałem gdzieś adres. Zaraz zobaczę. Ja to niedawno szukałem i znalazłem. Dzisiaj. Ulica... wyjazd, piątek, zaplanowano koncerty, sobota, Rakowicza. No dobra, spróbujemy odjarać. A choć pan zobacz, jaki tu bajerek facet zrobił i to mi się podobało, nawet nie usunąłem tego. On mówi, ten mechanik, też mi się to podoba. Stacyjka. O kurde, podświetlana. No. No widać, że jest, nie? Bo no. Tutaj nie zawsze widać na tym, bo instalacja zadaje jest tutaj, nie te... Światełko pod licznikiem świeci. A tak się zastanawiałem, co to jest, nie? Ale no. Już się wyjaśniło. No, już wszystko wiadomo. Dobra, jarniemy. Paliwo jest. Coś pięknego. Normalnie aż. Ale dziwnie. Pam, 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 pam. No. Pam. I charakterystyczny sprodek, nie? No. Wie pan co? Jak on mi ten, to mówi, mówi, weź pan po każdej skończonej jeździe, to niewiele będzie pana kosztować. Wykręcić świecę i mu parę kropel oleju bezpośrednio do cylindra. Kiedy on jest zimny, kiedy najbardziej potrzebuje oleju, smarowania, to go nie ma. A. Dopiero paliwa, raz, że się wzbogaca paliwo, potem po wymianie, nie, tak, cylindra. Tak, tak. To mówi, weź pan, i faktycznie on się mi, potem nawet do niego zadzwoniłem, wie pan co, miał pan rację, kurde, on z każdym wyjazdem na teren to coraz lepiej. Coraz, bo oczywiście ta kultura pracy się zmieniła po zmianie tego cylindra i tak dalej, od razu to odczułem, ale jak on się nie rozgrzeje, to on jest, nie, to idzie no słabiutko. Tu trzeba sania dać mu i tak dalej. Tu też jest sanie i też, nie? Automatyczne, no. Automatyczne, no tu się a tu jeszcze na starej zasadzie lineczka, nie? No. Teraz jest ciepły, to nie muszę. Ale tak to nie zapalę. Czyli dobrze jest dopasowany. I dobry ma gaźnik, bo gaźnik to jest tej serii Bing. Bing 17, to jest kurde ten, potem takie dziwne jakieś robili do Simpsona, ale jak do Simpsona gaźnik kosztuje tam 170-180, to ten koło 500. O, to różnica jest. Mistrzu, załóż. Załóż. Sam mechanik polecił. No, mówi dobry szpec. Może pan w tamte stare pójść, ale powiem panu jakie zalety. To, tamto i nie będziesz pan nad nim tam i przedmuchiwał te dysze i tak dalej. On sobie doskonale radzi i tak dalej. I dobrze, że są dwa na tym dwa filterki. U góry filterek paliwa, nie? I jeszcze w odstojniku filterek. Czyli dwa razy jest, nie? Także tam się syf nie dostanie. Dobra, jaramy. Jaramy. Stacyjka. No, tu nie ma tego stink, nie? Można by było zrobić, bo już się pojawiły takie. Rozruszniki. No, ale to od razu waga się zwiększa, nie? No. Jednak klasyk to klasyk. Klasyk. Dużo zdrowia życzę. Szerokości. Cześć. A ja cię, Czesław, tu pozdrawiam, zobacz. Simpson. Na żywca widziałem, w pięknym stanie. Piękny zachód słońca. Trzeba potrenować jeszcze i jechać do domu. To jakby co, to trzymajcie się.